Witam Was w kolejnym odcinku poradnika. Jak się przeniosłem tutaj do okrągłego stołu, od razu zostałem zaatakowany przez tego naszego NPC, który już, no niestety, udało mu się umrzeć. Ten tu. Z niego też dostałem zbroję. Dobra, tak jak mówiłem, zwiększyłem sobie siłę o 1, co pozwoliło mi na wyposażenie się w ten toporek. Upgrade'owałem go do plus 4. Na razie myślę, że to wystarczy na jakiś tam NPC, którzy nas będą atakować. Chociaż z kosą też bardzo fajnie to wychodzi. Ok, w pierwszej kolejności chciałbym teraz zdobyć kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy tutaj wskoczyć. Tylko po to, żeby zdobyć kolejne nasiono z drzewa. Zacznę chyba zajmować się ogólnie zabijaniem tych tutaj gości, którzy bronią drzew. I wskoczymy sobie. Już Wam pokażę gdzie. Wskoczymy sobie tutaj przez studnię w dół. Tylko po to, żeby zdobyć miasto tej krainy, w której byliśmy niedawno pod ziemią, a szukałem tam mapy. Tutaj też zawalczymy właśnie z tym gościem, ale najpierw idziemy po nasiona. Dobra, interesuje nas to miejsce, przenosimy się więc tutaj. Musimy sobie utworzyć dobrą kompozycję mikstury, która nam będzie dużo ułatwiała w grze. Żeby to zrobić, będziemy musieli po prostu zabijać tych gości koło tych drzew, żeby zdobywać coraz to lepsze elementy do tej mikstury. Dawaj. Czy ja w ogóle zaznaczyłem, gdzie mam biec? Nie zaznaczyłem. Więc tak, pierwszy tu, drugi tu. Spróbujemy ich obiec. A nawet coś tu jest. Nic wartościowego. Nic nie wypadło, aż dziwne. Dobra, nie zajmuję sobie w ogóle czasu tymi innymi gościami. To nie będzie łatwa teraz przeprawa. Będziemy mieli tutaj dwóch łuczników z dużymi łukami, którzy... O kurde, nie zdążyłem nic powiedzieć, a już mnie balista zabił. No, więc będziemy mieć łuczników, balisty i inne badziewia, które mogą właśnie zakończyć naszą podróż.
A więc jeszcze raz. Cholera. Zapominam o tym baliście. O, proszę. Miejsce łaski. Jest tutaj. Więc możemy już nawet ten znacznik tutaj wyłączyć. Spróbuję nawet bokiem tutaj wskoczyć. O, co to tam jest? Jeszcze nie próbowałem tu bokiem wskoczyć. Ale da się. I ładujemy się prosto na tych włóczników. Dobra, dało się. Teraz jeszcze trochę pobiegania. Pobiegam sobie tak, w ten sposób. Tu mamy bossa jednego takiego podwójnego. Oczywiście olewamy go, bo to nie ma sensu. Ten boss zaraz zniknie. Siedem, trzy. Na razie nie zostanie. Mamy 10 butelek. Dobra, żeby dostać się ogólnie tutaj, trzeba przebiec tu, tą drogę. Koło tego drzewa. Tu akurat nie walczymy z tym drzewcem, tylko z innym gościem. I tu jest walka z bossem. Jak go pokonamy, będziemy mogli tędy wejść, przejść tu i jesteśmy w mieście. No tak w zasadzie to nam zostało tylko teraz popchnąć fabułę do przodu, iść tędy, załatwić tutaj bossa. W sumie dwóch albo trzech. I idziemy w tą stronę, do kolejnej krainy, tutaj jest taka lodowa. Tam musimy walczyć z gigantem, nie jest to łatwa walka. Ale po zabiciu go teleportujemy się... Gdzie jest ta wyspa? Tutaj, na taką wysepkę. Tutaj też jest dwóch bossów do pokonania. W sumie trzech, bo jeszcze jest jeden ukryty, z którego fajną włócznię można dostać. I później teleportuje nas znowu do tego miasta, tyle że to miasto już będzie zmienione. Tu jest jedna broń, którą trzeba zdobyć, aby wpakować sobie platynę, aby dostać tam osiągnięcie, więc trzeba tą broń zdobyć jeszcze wcześniej. I ja wam pokażę, gdzie ta broń jest. Jak już tutaj będziemy w tym mieście. Miasto jest dość trudne. Przydałoby się tam
Tak, ze 120 level. Tak myślę. Jak już później ogarniemy to miasto, to tak w zasadzie, no jedynie trudna rzecz to będzie właśnie tu walka w tym miejscu. Później, jak już nas przeniesie z powrotem do tego miasta, bo z tego co pamiętam, to chyba nie możemy nigdzie się stąd wyrwać, dopóki nie pokonamy bossa. Ale nie pamiętam już tego. Później zostanie nam tylko walka tutaj z kolejnymi dwoma bossami i koniec gry. W sumie trzema, bo ten ostatni jest podwójny. Mimo wszystko, jeszcze tu jest jedna ukryta kraina. Później w tej lodowej, mając dwa medaliony, możemy przejść w lewą stronę, gdzie też jest kilka fajnych rzeczy do zrobienia. Musimy jeszcze ogarnąć tą krainę tutaj, wskoczyć do tego zamku. Sporo tych jaskiń jeszcze nam pozostało. No nic, jeszcze tu jest bardzo dużo roboty. Co moglibyśmy teraz jeszcze zrobić? Myślę, czy by czasami. Dobra, najpierw zbierzemy tą mapę, o której mówiłem wcześniej. Czyli wskakujemy tu w to miejsce, zabijemy też tego drzewca. A w kolejnym odcinku przebiegniemy się do tego wulkanicznego miasta. Przebiegniemy się inną drogą. Nie będziemy właśnie ładować się w tą łaskę, którą tam gdzieś odkryliśmy, tylko wejdziemy główną bramą. Po drodze jest kilka bossów do ominięcia albo walki. Spróbujemy z nimi też zawalczyć. Może w międzyczasie jakieś czary podobieram i będzie dużo fajniejsza się robiła ta gra. Kurde, muszę te skały ominąć. Chodzi na to, że wcale nie musimy walczyć z tymi gościami, z tymi drzewcami, tylko wystarczy podbiec do ołtarza i zabrać rzeczy. To nawet lepiej. Tam akurat był jakiś właśnie skarabeusz, który by się nam chyba przydał. Okej, spadamy na dół. A tamtych dwóch bossów na koniach też wam pokażę, jak rozwalić. Ich nawet teraz byśmy dali radę.
Jest to dość długie i uciążliwe. Tak w sumie to można olewać tych wrogów tutaj. Są bardzo odporni, ale nie są to jacyś wybitni wrogowie. Można ich łatwo omijać. Pamiętam, że z kimś się walczyło. Albo już mi się pierniczy ta kraina. Dobra, jedziemy do góry. A, krabik. Może czary sobie jednak jakoś teraz porobię. Zrobię w nich porządek. To
mamy ogień, tu mamy to leczenie słabe. Zamiast tego wrzucimy to. Czy czasami tutaj teraz nie będziemy musieli walczyć z takimi minotaurami, które gdzieś nam będziemy widzieć, znaczy będą niewidzialne, dopóki się do nich nie zbliżymy. To jest jednak to. Trochę ich tu jest. Mają przejebane te swoje ataki i strzały. Nic ciekawego. Będziemy musieli zapalać właśnie te tutaj miejsca. Po zapaleniu wszystkich w tej krainie będziemy mogli walczyć z bossem, który gdzieś tu się znajduje. Nie tu. Tu. Ale najpierw idziemy zdobyć mapę. Okej, mamy mapę. Tak, tutaj się znajduje ten boss. Albo tu, zaraz zobaczymy. Trzeba wbiec do góry po schodkach. Tu, na samym końcu. On wtedy się zaświeci i będzie można z nim walczyć. Przeniesie nas to wtedy do innej krainy. Okej, a my wcześniej biegaliśmy po tej krainie, tyle że u góry. I drugi z tych bossów znajduje się tu. Ponieważ u góry też musimy zapalić określoną liczbę właśnie tych pochodni. Co też nam właśnie da walkę z tym bossem. Tyle że dużo mocniejszym. Okej, jadę tych łuczników, bo gdzieś oni tutaj jeszcze będą. No i trzeba też uważać na to cholerstwo, co teraz właśnie leciało. Ho, 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 ho. We dwóch tam robią siekę. Ale z konia bardzo łatwo ich zabijać. Nic ciekawego tu nie było.
ty gnojku. Teraz to miałem fuksa. Łucznik, łucznik. Tu też łucznik. I strzały są naprawdę zabójcze. Więc nie ma sensu z nimi się bawić. Ja szukam dalej tych łuczników, tu jest kolejny. No proszę. Tylko nie wiem, po co my byśmy tam musieli iść. Dobra, teraz mogę się tym gnojkiem zająć. Dobrze by było, gdybym pamiętał, ile w ogóle jest do odpalenia tych właśnie lamp. Przerwał mi film, ale już jestem znowu z powrotem. Tam właśnie do mnie pruje jakiś łucznik z góry.
O! Kurde. Jak tak dalej pójdzie, to mnie załatwią. Jeszcze nie mogę namierzać, bo mi co chwilę łapie jakieś badziewie. Tak jak mówiłem, łucznicy mają zabójcze te strzały. Tu jest jeszcze jedno. Pewnie po... O, tam jest jeszcze jedno. Dobra. Będziemy szukać dalej. Wiele rzeczy tutaj do zebrania leży nieprzypadkowo. Raczej leżą w takich miejscach, żeby nas łucznicy mogli spokojnie dosięgnąć. Ach, kurde, jeszcze drzewa jakieś. Okej. Łucznik. No, widzi mnie. Nie widzi. Ten też mnie nie widzi. O, właśnie. U góry są.
szczury pozabijane, ci pozabijani. Szczur, znowu. A, jest i łucznik. No rozdupi mnie to. Właśnie, kurde. Tutaj jest ciężka przeprawa, w tym miejscu akurat. Nie wiem, czy te szczury się kończą w ogóle. Czy tu nie ma gościa, który przyzywa? Nie. Tam jest kolejne nasiono. Może spróbujemy najpierw właśnie tam zawitać. Tylko trzeba by było jeszcze ubić tutaj. O kurde, tu jest jeszcze ten duży szczur. Mam komunikat, że wszystkie zostały rozpalone. Wobec czego możemy iść na walkę z bossem. Nie ma nic. Nie ma nic. To jeszcze tam przebiegniemy. Postaram się nie zginąć.
Najważniejsze, że jest zrobione to, co chcieliśmy zrobić, czyli rozpalić wszystkie pochodnie tutaj. Teraz spróbujemy jakoś przebiec. Nie wiem, ilu tu jeszcze jest łuczników. O! Proszę. Tylko nie ma co zasiadać do niego, bo sobie przywrócimy do życia wszystkich tych gnojków. Nie mam klucza. Mamy 9000. Spróbuję kupić jeden klucz. Chyba, że będzie miała więcej. Pamiętam, że tędy wyjedziemy do góry, ale nie pamiętam zupełnie gdzie. Wyjadę, zobaczę gdzie, po prostu wyjdziemy. A w kolejnym odcinku załatwimy tego bossa, który tutaj jest. Dwa klucze poszły. Tam jeszcze jednego możemy kupić. A na pewno będzie nam jeden potrzebny. Dwa będą nam potrzebne, żeby odblokować. Odblokować zejście do jednego grobowca. Kaelic. O, wiem gdzie jesteśmy. Proszę. Tędy będziemy szli do tego miejsca, gdzie zdobędziemy bardzo dobry talizman. Ale to jest jeszcze długa droga przed nami. To jest naprawdę trudno. Okej. Teleportuję się tutaj i w następnym odcinku idziemy na tego bossa. Także tu się żegnamy. Na razie.